Tak, oczywiście ta porażka boli, boli mnie, boli piłkarze w szatni. A był to najgorszy możliwy scenariusz w tym meczu. Dostać bramku w doliczonym czasie z rzutu karnego, który ja mogę to komentować tylko to, co mi powiedzieli piłkarze, że pierwsze pokazał sędzia na rzut rożny, a potem, kiedy zbadał krew na twarzy piłkarzy, tak ukazał na rzut karny. Także po dwóch, trzech minutach zmienić decyzję sędziego, to na to trzeba też odwagi. Nie, jeszcze ja som teraz jeszcze nie rozumiał aż tak z piłkarzmi. Jedynie to, co mi powiedzieli, że pierwsze pokazał na rzut rożny a potem zmienił tu decyzję. Ale jeszcze som nie miał możliwości rozumiewać z piłkarzmi, jaka tam była dyskusja między piłkarzmi a sędzią. Nie, proti tak už som to hovoril na konferencji prasowej wczoraj, że my sme nechceli hrať na żółty karne. Myślę, że sme zahrali bardzo dobry mecz taktycznie, że podczas celého času až do toho žutu karného pre metalist praktične nemal metalist jednu šancu. Čiže tá družina pracovala bardzo dobre v defenzíve a takú silnú ofenzívu, ako má metalist, nepustiť do jednej šance, to svedčí o veľkej sile tej družiny, o dobrej defenzíve. Je pravda to, že nám chýbalo trochu jakosti v ofenzíve, lepší kontratakt, ale myślę, że ta drużyna viacej była dzisiaj skoncentrowana na tu defensywę a brakowało nam trochę, jako som powiedział, tej jakości przechodowej do ofensywy. Tamśmy już tych rezerwowych wyczerpali z tymi graczami, którzy tam byli. Musieliśmy tam robić zmianę bramkarza, także tam już na Efira nie doszło, aby była zmiana za Kušvika. Mal šancu 100% v tom doličenom čase na 1-1, ktorú nevykoristal. Ja nemyslím, že v tej situácii mu zabraklo síl. To je situácia 1-1. Raz Viglonda lepie pivkaš, ktorý udežal, a na druhej strane ten brankaš metalista. V tej situácii mal šťastie na svojej strane brankaš metalista. Ve zbiergu nám v tých ostatných sekundách vyšla situácia stáleho fragmentu hry, kedy sme dali bramku na 2-2. Dzisiaj sme mali tú samú možnosť, ale nevždy sa to udá, nevždy je taká šanca. Dzisiaj v tej rozhodujúcej chvíli zachránil bramkáš metalistu, takže niekedy to je aj o šťastí. Ja viem, o ktorom pojedinku pán rozumel, ale myslím, že to bol celkom iný faul od brankára Schumachera vtedy na Batistu. Ten pojedinek sa s tým nedá ani tam nie je žiadna ružnica, lebo tam v tom súboji Batistu so Schumacherom boli obidvaja, mali veľkú šípkosť a ten faul bol určite horší ako ten Žiše, takže tam nie je ružnica medzi tými faulami. No, prežde sivo nás ťažové. Кубковая игра была на Кубок Украины, я имею в виду, что суммами 120 минут. 120 минут сыграли, мы, получается, за 4 дня сыграли 2 матча по 120 минут. Тяжелая сегодня тоже игра была, команда соперника очень хорошо оборонялась, хорошая команда, которая очень обучена, грамотная команда. Ну, сегодня нам пришлось очень сильно попотеть, чтобы побороть эту команду. Chcę powiedzieć, że mieliśmy bardzo, bardzo trudny czas, bo przez 4 dni zagraliśmy 2 mecze, generalnie można powiedzieć po 120 minut i dzisiaj mieliśmy do czynienia z bardzo mocną drużyną, która bardzo jest dobrze przygotowana i bardzo dobrze grała w obronie. No, znacie, autobus to takie słowo. Komanda wybiera taką taktykę, która jej нравится, которая ей нужна на данную игру. Так что здесь команда выбрала такую тактику, здесь осуждать кого-то команда, еще раз повторюсь, хорошо, очень организованно, не может поздравить. Тут было питание, как вам трактує ту ситуацию, когда бранка была здобыта по жуче карным, по тим фолю,
Trener odpowiada, że to jest też element taktyki i drużyna wybiera dla siebie określoną taktykę dla konkretnej sytuacji. A co касается tych ludzi, którzy grali drugą grupę 120 minut, ja myślę, że oni dzisiaj wyłożyli się całkowicie. I ja bardzo dziękuję tym chłopakom, którzy dzisiaj wychodzili na pole. Jak mi teraz napisali przyjaciele, сообщение, spartanci, którzy dzisiaj сражались. Bardzo dziękuję. I особенно благодарность у меня нашим болельщикам, которые поддерживали наши, услышали нас. Спасибо большое. I szczególnie jestem wdzięczny tym zawodnikom, którzy dzisiaj wychodzili na boisko do tej drugiej już z rzędu gry po 120 minut. Też jestem bardzo wdzięczny kibicom, którzy bardzo gorąco kibicowali. No da. Pytanie polega na tym, bo sytuacja tak wygląda, że już po raz kolejny zespół, drużyna wygrywa podczas dogrywki. I jakie są możliwości dla wzmocnienia drużyny, bo dzisiaj nie zobaczyliśmy tak mocnej, tak interesującej gry, jak oczekiwaliśmy. U nas zostało bardzo mało czasu, no nadziejemy, my znajdziemy atakujących futbolistów, których nam nie chwytają. Ищем, будем надеяться, что все будет. А, как вы говорите, в чемпионате и в Лиге Европы, ну, я думаю, что команда будет разноплановая и так в обороне плотно не будет играть. Я думаю, легче будет играть. Только так. Oczywiście tutaj ma pan rację. Szukamy aktualnie dobrych napastników i spodziewamy się, że znajdziemy, jeśli chodzi o udział w mistrzostwach i w Lidze Europy, to liczymy, że znajdziemy zawodników o różnych zdolnościach, którzy będą mogli pełnić różne funkcje na polu. Nie to żrebi. Ja myślę, że nikakich przedpoczynień nie ma. Będziemy czekać tych, kto będzie. To, co jest, to jest. Jakich przeciwników, było pytanie, trener oczekuje w następnych grach? Trener odpowiedział, że nie ma szczególnych preferencji, to jest los. Jeżeli Dynamo Kijów nie popadnie, tak, to będzie. Co, nie proszę o to. Dziękuję. Dziękuję bardzo.